Zaczynamy studio PAP, Jarem Maja Rożek. Dzień dobry, moim państwa gościem Czesław Mroczek, wiceminister msw Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Panie ministrze, zapowiadał pan międzyresortowe rekomendacje dotyczące zmiany prawa w zakresie eliminacji z ruchu drogowego pijanych kierowców i tych, którzy prowadzą po odebraniu uprawnień. Na jakim etapie? Jest przygotowywanie tych przepisów, bo rozumiem, że do końca tego tygodnia te przepisy miałyby się pojawić. Ustaliliśmy, że będziemy wspólnie pracować trzy resorty: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury nad przygotowaniem propozycji zmian przepisów. Pracuje zespół roboczy, który w kilka tygodni, dwa, trzy tygodnie ustali, które z zaproponowanych rozwiązań. Rozwiązania zostały położone na stole. Okej, okay, czyli one już są? Tak. Każde ministerstwo przedstawiło swoje propozycje i ten zespół da rekomendacje, które są najbardziej, przyniosą najlepsze rezultaty z punktu widzenia tych występujących zagrożeń, patologii występujących w ruchu drogowym i w ciągu tych najbliższych kilku tygodni przygotujemy zmiany przepisów prawa. Więc... Czy można się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku tygodni to będzie projekt ustawy, czy to będzie rekomendacja zmiany konkretnych przepisów, które... No, się... Musi być to projekt ustawy, bo zmiany będą dotykać albo kodeksów, kodeksu karnego, albo... Kodeksu drogowego w, w związku z tym z całą pewnością projekt ustawy. Natomiast propozycji jest wiele. Czyli żeby sprecyzować, panie Ministrze, w ciągu najbliższych kilku tygodni pojawi się projekt ustawy, tak? Pojawi się rekomendacja tego zespołu. Okay. I na podstawie rekomendacji tego zespołu, jeżeli na przykład ustalimy, że będzie wprowadzone, będą wprowadzone zmiany do kodeksu drogowego to tutaj wiodącym ministerstwem jest Ministerstwo Infrastruktury. We współdziałaniu z pozostałymi przygotuje projekt ustawy. Jeżeli kodeks karny, no to minister sprawiedliwości. I kończy pracę zespół, rozpoczyna pracę właściwe ministerstwo w zakresie przygotowania już konkretnego projektu. Ale to nie Okej, będzie jest proces, na stole w takim razie. Jeżeli chodzi o no, główny temat, ten najbardziej poruszające opinię publiczną, to jest ta propozycja m, m, e, dotycząca wprowadzenia e, e, zabójstwa drogowego, tak, takiej kwalifikacji, e, te, takiego czynu. To jest e, temat, który budzi wiele m, wątpliwości e, dotyczących e, w ogóle rozwiązań systemowych, całego kodeksu, na, na ile on będzie pasował do, do przyjętych rozwiązań w Polskim Kodeksie Karnym. Tutaj muszą wypowiedzieć się przede wszystkim karniści. A jak pan widzi w ogóle takie, taką kwalifikację czynu? W sensie, e, kto mógłby podlegać. E, Takim oskarżeniem jak zabójstwo drogowe. Na jakiej zasadzie? No ale właśnie z tym są te związane te wątpliwości, więc ja chciałbym, żeby, żeby tutaj przede wszystkim karniści, osoby z dużym doświadczeniem, wypowiedzieli się w tej sprawie i to jest głównie odpowiedzialność ministra sprawiedliwości że to jest propozycja, która, którą ten zespół musi przeanalizować i, będzie, i to będzie jeden z tych najważniejszych elementów rekomendacji. Natomiast to, co z mojego punktu widzenia, to co my położyliśmy jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to są rekomendacje przede wszystkim płynące z praktyki z tego, co obserwujemy na drogach, to są rekomendacje Komendy Głównej Policji. Jest kilka rozwiązań odnoszących się do zmian w przepisach dotyczących ruchu drogowego. To jest przede wszystkim propozycja znana już, wprowadzenia tego zakazu przy y, dodatkowej sankcji za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na terenach niezabudowanych. Teraz mamy y, y, sankcje w postaci zatrzymania na 3 miesiące prawa jazdy mm -hmm. y, przy przekroczeniu prędkości w terenie niezabudowanym. To działa. Y, <laughs> Czyli teraz rozumiem, że dwa razy... przenosimy te przepisy z terenów nasz... zabudowanych na tereny poza... To jest nasza propozycja. Mhm. Dwa razy mniej wypadków na terenach zabudowa... niezabudowanych w stosunku do miast, a dwa razy więcej ofiar śmiertelnych. Mhm. Przy dwukrotnie mniejszej liczbie wypadków. To pokazuje, jak to duży jest problem. Później chcemy zaostrzyć przepisy dotyczące odpisywania sobie punktów karnych. Ja przypominam, że w 2022 roku wprowadzono mocne zaostrzenie w tym zakresie w zasadzie praktycznie zakaz odpisywania po odbyciu szkolenia. Ale to w zasadzie nie weszło prawie do porządku prawnego bo w 2023 roku wycofano się z tego zapisu. Chcemy do, o, wprowadzić przepisy, które za te najcięższe przewinienia w ruchu drogowym, za nie nie będzie można poprzez odbycie szkolenia odpisać sobie punktów karnych, czyli będzie tutaj trudniej dla tych, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. No i wreszcie zmiany odnoszące się do potężnych patologii. Na naszych drogach, które będą wymagały zmiany kodeksu karnego. Mianowicie chodzi o organizację nielegalnych wyścigów, spontanicznych wyścigów, drifty, jeżdżenie na jednym kole w przypadku motocykli. Tutaj chcemy wprowadzić, kryminalizować te czyny w postaci organizowania nielegalnych wyścigów. Również przestępstwem będzie udział w takich nielegalnych wyścigach, w spontanicznych wyścigach będzie, jeżeli te nasze propozycje zostaną przyjęte, czy też brawujo, brawurowa jazda. Z punktu widzenia takiej bardzo poważnego problemu na polskich drogach to jest poruszanie się osób, udział w ruchu drogowym, jazda, pojazdami, pojazd, kierowanie pojazdami. Po orzeczonym zakazie właśnie kierowania. I to jest. Czy tutaj w ten przypadek e, kierowcy, który doprowadził do śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej, który miał pięciokrotny orzeczony zakaz, pięć razy był orzekany w stosunku do niego zakaz e, tak. prowadzenia pojazdów, a mimo to doprowadził do śmiertelnego wypadku, czyli tak naprawdę mamy przepis martwy. E, w dużej mierze e, nieprzestrzegane to o, Obserwujemy to podczas kontroli drogowych, że pojawia nam się ujawnianych jest wiele takich przypadków, kierujących mimo orzeczonego wcześniej zakazu, czyli Mamy system jest zbudowany poprzez różnego rodzaju działania, które doprowadzają, znaczy kryminalizację czy zakaz określonych zachowań, który prowadzi do zakazu poruszania się. I ten zakaz jest nieprzestrzegany. Okej, okay, panie ministrze, bo, bo widzę, że jakby wszystko to się sprowadza do e, zaostrzenia przepisów, tak? Czyli ma być, mają być surowsze kary, e, mają Nie, być... przede wszystkim ten ostatni, ta ostatnia historia pokazuje, że chcemy, żeby to, żeby to był system skuteczny, zamykający się. Co z tego, że e, e, my, my mamy e, jakieś elementy tego systemu, które doprowadzają do odebrania uprawnień, jeżeli później ten zakaz uprawnień nie jest przestrzegany. Więc chcemy, żeby ten system był przede wszystkim skuteczny i chcemy zareagować na zdarzenia, które są plagą na polskich drogach, czyli i w tej chwili nie ma właściwej reakcji na te zdarzenia, czyli nie, organizacja nielegalnych wyścigów jako sama, sam fakt organizacji będzie przestępstwem. Udział w tych wyścigach, drift, jeżdżenie na jednym kole, to są przecież czy działania, które w sposób bardzo poważny zagrażają bezpieczeństwu na polskich drogach, i w tej chwili nie ma właściwej reakcji karnej na Zgodziłby to. Zgodziłby się pan za opinią, bo i z taką opinią się ja spotkałem, że spotkanie kontroli drogowej policyjnej to jest jak trafienie czwórki w totka? Da się, ale to też nie jest zbyt e, częste. Mamy oczywiście swoje problemy. Policja ma z uwagi na dużą liczbę wakatów problemy w tej chwili z wystawieniem większej liczby, ale to jest czas, z którym powoli będziemy kończyć. No, odbudowujemy liczebność policji. To nie jest proces jakiś bardzo szybki, ale w tym roku już będzie więcej osób przyjętych do policji niż tych, którzy odchodzą. W sposób oczywisty też z, z Poprzez urządzenia techniczne zwiększamy kontrolę ruchu drogowego w Polsce i widać to tych urządzeń coraz więcej. Był Pan zwolennikiem, żeby to samorządy mogły stawiać, jakby powrót do tego, żeby samorządy mogły stawiać choćby nawet fotoradary? Ten temat będzie elementem dalszych, myślę, dyskusji. Czy znaczy jest też. Wśród tych propozycji, które przez ten zespół, o którym mówiłem na, na początku, będą omawiane, ale przede wszystkim... Z, z mojego punktu widzenia, z tego co dla policji jest największym problemem, to chcielibyśmy rozstrzygnąć te kwestie, które przed chwilą omówiłem. Z, doprowadzić do tego, że będzie większa skuteczność, jeżeli chodzi o orzeczone kary. Większa skuteczność w egzekwowaniu przepisów po prostu. I tak jak te, ta mm, sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie o ponad 50 km prędkości w terenie zabudowanym, przynosi dobre, dobre rezultaty. Tak wierzę, że prze, rozciągnięcie tej sankcji na wszystkie polskie drogi spowoduje, e, e, przyniesie dobre rezultaty, rezultaty w, w postaci mniejszej liczby e, wypadków i ofiar śmiertelnych. Widzi Pan sytuację, w której, rozumiem, e, na autostradzie, pędząc nie wiem, 180 km na godzinę, rozumiem, w tym momencie tracilibyśmy prawo jazdy na trzy no, miesiące. 190. 190. Tak. Wychodzą moje braki wiedzy na temat. <laughs> Nigdy tak szybko nie jechałem swoim autem, więc może dlatego. No, Sprawiedliwa pan. <laughs> Panie ministrze, zmieniając poniekąd temat, jest sprawa ministra Romanowskiego. Czy spodziewa się pan, jeżeli zostanie... Może inaczej. Czy służby w ogóle wiedzą, gdzie jest minister Romanowski? No. Prokuratura będzie wzywać w tej chwili pana Romanowskiego, żeby prowadzić dalsze czynności, czyli w sposób skuteczny postawić zarzuty. No i sądzę, że jestem przekonany, że to będzie działanie skuteczne. No ale rozumiem, że ym, służby mają świadomość, czy jest w Polsce, czy jest za granicą czy się ukrywa, czy się nie ukrywa. Jego obrońca twierdzi, że się nie ukrywa. No to była informacja taka, że był na posiedzeniu przez moment Rady e, 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 Europy, no ale że wyjechał, wrócił do kraju zapewne. Pewno się przygotowuje e, e, na wizytę w prokuraturze. Jeżeli się nie stawi, e, będzie wniosek o... A, wiem, wydanie listu gończego, czy, czy... Tu są pewne problemy, o, o, o których mówią o prokuratorzy w związku z wcześniejszymi czynnościami podejmowany, podejmowanymi w sytuacji, kiedy miał ten immuniet, immunitet mhm. e, e, wynikający z członkostwa w, w zgromadzeniu Rady e, e Europy. E, I prokuratorzy muszą w tej chwili to postępowanie prowadzić z pewnymi ograniczeniami, ale jest tu możliwe, możliwa sankcja w postaci tymczasowego aresztowania, więc wierzę, że będzie skuteczne postawienie zarzutów i jeżeli prokurator zawnioskuje o tymczasowe aresztowanie, to są w moim przekonaniu spełnione przesłanki. To jest oczywiście decyzja sądu, ale w świetle zebranego, zgromadzonego materiału dowodowego i tego zarzutu o zorganizowanej grupie przestępczej działającej no w Ministerstwie Sprawiedliwości no brzmi to strasznie w ramach rozdyspo rozdysponowania Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty są tak poważne i mamy dowody na mataczenie w sprawie, bo przecież to ujawnione. Nie, przez jedne, jednego z uczestników tego procederu, w tej chwili no, głównego świadka e, prokuratury y, i główny dowód w tym postępowaniu, bo osobę, która brała w tym udział. Nie, no, Ujawnione informacje o mataczeniu w sprawie przygotowywaniu się na zacieranie śladów, wprowadzenie, wprowadzanie w błąd organów ścigania. No czy tutaj... nie zdziwiłby się pan, gdyby prokurator wystąpił o tymczasowy areszt dla... No dla... można by było się zdziwić, gdyby tego nie było, tak? Bo przecież większość tych osób, które, które brała udział, no czy znaczna część jest jeszcze... Nie jest jeszcze pod, pod sankcją, więc te, te wszystkie informacje czy dowody na to, że te osoby się umawiały, że próbowały zacierać ślady, próbowały wprowadzać w błąd organy ścigania, no, ciągle pozostają aktualne. Jedyną odpowiedzią na to jest tymczasowe aresztowanie, ale o tym będzie decydował prokurator. On stawia wniosek, a decyzję podejmuje sąd. Panie ministrze, bo jest jeszcze. Kwestia, e, rozmawialiśmy o, o, o kierowcach, rozmawialiśmy też no, o problemie e, pijanych kierowców. E, czy w MSWIA wiedzieliście od dłuższego czasu, że e, coś takiego jak alkotubki są na rynku i mogą stanowić zagrożenie? Ja osobiście tej, tej wiedzy nie miałem. W Ministerstwie nie ma inspekcji, która... Ale nie docierały do Was sygnały, no bo jakby rozumiem, że w Ministerstwie Zdrowia poleciały głowy, że, czy w zasadzie jedna głowa, że... Nie zareagowano na ten problem wystarczająco skutecznie czy, czy w, wcześniej. Z kolei media, RMF donosi, że informacja o tym, że takie alkoholotupki są na, na rynku. To już rząd w lipcu wiedział. No więc pytanie, czy, czy również jakby ze strony MSWIA zostało wszystko. Hmm, no, dopilnowane, są, że, że, że taki problem na przykład, może się pojawić, stanowi choćby nawet zagrożenie że, że dla bezpieczeństwa obywateli. No ale z całą pewnością w tej sprawie e, będzie ustalony e, ten tryb postępowania, reakcji może inaczej, reakcji e, instytucji i organów państwa na pojawienie się tego e, produktu e, w sprzedaży w Polsce. Sprawdzi, sprawdzam też tutaj m, naszą kompetencje w tej sprawie. Natomiast no, generalnie nie mamy inspekcji, które zajmują się dopuszczaniem do, do, do sprzedaży produktów. Natomiast w sposób oczywisty ten temat wypływałby na szczęście, to jest bardzo wczesny etap czytara, mówimy o tym dosyć szybko po pojawieniu się tego produktu w sklepach. Ten temat stanowił duże zagrożenie, w szczególności dla dzieci i pewno by się pojawił nam po prostu w, w raportach policyjnych. Na szczęście ta reakcja jest w tej chwili i no, będzie skuteczna. Sam producent jednak pod presją opinii publicznej ze świadomością tego, jak poważne zagrożenie sprowadzał dla dzieci, młodzieży. Oświadcza, że wycofuje się z tego. A jest pan zwolennikiem, żeby wprowadzić prohibicję na stacjach benzynowych nocną? No, ten temat też. Nocną czy dzienną? Tak. Może, może chce pan pójść nawet dalej. Ten temat e, musi być przedmiotem e, analiz, uzgodnień, więc e, to jest początek dyskusji na ten temat. E, no, panie no... ministrze, no, rozmawiamy o bezpieczeństwie na, na drogach e, i, i na każdej stacji benzynowej mamy do czynienia naprawdę z bogatym asortymentem e, alkoholu. Więc pytanie, czy, czy zakazać tego... To, czy, czy jest, nie? to jest kwestia bardziej ogólna, dotycząca dostępności alkoholu, w, jego sprzedaży w Polsce. Ja wychodząc z, z, z takiej zasady równego dostępu i równych praw dla wszystkich, uważam, że jeżeli chodzi o stacje paliw w Polsce, one... Mm, mają większe uprawnienia niż, niż inne podmioty w handlu w Polsce, bo mogą prowadzić sprzedaż w dniach, w których prowadzenie handlu jest. No, po prostu w niedzielę, tak? 7 dni w tygodniu, 24 no, no w właśnie, godziny. No więc, właśnie, więc tutaj jest ewentualna jakaś jakiś przywilej dla sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Więc patrzyłbym tutaj i słuchał rekomendacji instytucji państwa polskiego, które zajmują się w ogóle oceną, jak tak, jak dostęp do alkoholu, dostępność do alkoholu w, w, wpływa na różnego rodzaju zachowania społeczne? W pańskim tym... zdaniem, to ja na koniec dopytam, czy pańskim zdaniem wprowadzenie takiej prohibicji nocnej na stacjach benzynowych poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach, sprawiłoby, że na przykład rzadziej byśmy mówili o... E zabójstwie drogowym. Jeżeli chodzi o tę kwestię, to tutaj mamy, to jest, wchodzi w zakres prawa lokalnego i wiele samorządów wprowadziło zakaz sprzedaży nocnej. To jest kompetencja która może być realizowana już w tej chwili, nie trzeba tu wprowadzać jakichś specjalnych rozwiązań, bo te rozwiązania w Polsce już obowiązują. Nie chcę powiedzieć, że w większości miast bo, bo tego, czy miejscowości, bo tego dokładnie nie, nie przeanalizowałem, ale postuluje Pan wprowadzanie przepisu czy podstawy do takich działań, które już od dawna w polskim systemie prawnym są. No nie wiem, czy one dotyczą stacji benzynowych, bo rozumiem, że w sklepach można zakazać, ale nie wiem, czy na przykład w Krakowie, gdzie obowiązuje nocna prohibicja na stacji benzynowych, nowej Nie można kupić alkoholu. Proszę wybaczyć. To ja e, też, nie, nie przygotowałem się. To ja też sprawdzę w tym zakresie. Czesław Maroczek, wiceminister MSW, a moim państwa gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo panie ministrze. To było Studio PAP. Dziękuję również państwu i do zobaczenia.